27 sierpnia, dziś w Telefaktach. Zaklejanie, zrywanie, plakatowa wojna na ostatniej prostej. Z prawem jazdy kategorii B na motocykl. Pływalnia Rawszczyzna zamknięta na czas remontu. Karolina Kamińska, witam w środę, zapraszam na serwis informacyjny. A dzisiejsze wydanie Telefaktów rozpoczynamy od komunikatu Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim, która poszukuje 75-letniego mieszkańca Ostrowca, Aleksandra Wątrobę. Zaginiony ostatni raz widziany był 25 sierpnia 2014 roku. Tego dnia w godzinach wieczornych wyszedł z domu i do chwili obecnej nie powrócił ani nie nawiązał kontaktu z rodziną. Zaginiony cierpi na zaniki pamięci. Jeśli ktoś posiada wiedzę na temat okoliczności zaginięcia Aleksandra Wątroby bądź zna jego miejsce pobytu, proszony jest o kontakt z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu lub telefonicznie pod numerem telefonu 41 267 1205, a także z najbliższą jednostką policji pod numerem telefonu 997 lub 112. Kampania wyborcza jak wojna. Walczący muszą liczyć straty. Tym razem na pierwszy ogień idą materiały wyborcze. Winę można zrzucić na wandali, jednak nie jest tajemnicą, że rywale często nie przebierają w środkach. Tym razem straty w banerach liczy kandydat na senatora Jarosław Rusiecki. Tak wygląda kampania wyborcza w wyborach uzupełniających do Senatu. Na bok schodzą programy wyborcze, nie liczą się zasługi dla mieszkańców. Najważniejsze to być na widoku. Dla posła Jarosława Rusieckiego takie prowadzenie kampanii jest niezrozumiałe, zwłaszcza, że to jego materiały wyborcze najczęściej ulegają atakom. Notoryczne niszczenie moich banerów, takie sygnały odbieram i płyną z powiatu sandomierskiego, gdzie taką informację otrzymałem z gminy Dwikozy. Następnie taki sygnał miałem z gminy Bałtów, gdzie został zniszczony duży baner o wymiarach 2 na 3 metry. Podobny sygnał otrzymałem z powiatu opatowskiego. Prezes Świętokrzyskiego Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Lipiec przekonuje, że jego ugrupowanie pada ofiarą ataków, a kampania w wyborach uzupełniających nacechowana jest agresją, z jaką do tej pory PiS w województwie jeszcze się nie spotkał. Bo to rzeczywiście pytanie jest jasne i jasna jest również odpowiedź. No, kto jest sprawcą takich haniebnych działań, gdzie wiszą dwa banery konkurujących ze sobą osób. Jeden z tych banerów jest niszczony. Powiem tak, że w województwie świętokrzyskim no, takich sytuacji nie mieliśmy. Jarosław Rusiecki ma poważny problem. Jak przekonuje, do wojny plakatowej był przygotowany. Nie sądził jednak, że walka o mandat senatora będzie go kosztować utratę banerów. Nie chcę wskazywać, kto może to czynić, ale doprawdy dziwną rzeczą jest, że w jednym miejscu, gdzie jest zainstalowany mój baner i konkurenta z PSL-u, chuligaństwo zrywa mój plakat i go niszczy, a konkurencja pozostaje na swoim miejscu. W Prawie i Sprawiedliwości przekonują, że największe znaczenie mają dla nich spotkania z wyborcami. W sprawie materiałów wyborczych postępują zgodnie z literą prawa. O wszystkich tych faktach informuję policję i wymiar sprawiedliwości, ponieważ uważam, że takie prowadzenie kampanii jest po prostu nieetyczne. Stawka wyborów uzupełniających jest duża. Chodzi wszak o mandat senatora, człowieka zasiadającego w tzw. Izbie Dumania czy też Rozwagi. Mając tę świadomość, tym trudniej nie zgodzić się z posłem Krzysztofem Lipcem. To jest taka dziwna kampania. Ta kampania potrwa do 5 września. 7 z biorących w niej udział kandydatów wybierzemy naszego reprezentanta w Izbie Wyższej. W myśl przepisów znowelizowanej ustawy, która weszła w życie 24 sierpnia, posiadacze prawa jazdy kategorii B mogą poruszać się także motocyklami. Istnieje jednak obawa, że tacy niedoświadczeni motocykliści bez kursu i odpowiedniego egzaminu mogą stwarzać niemałe zagrożenie na drogach.
24 sierpnia dla wielu zmotoryzowanych Polaków nadeszła długo wyczekiwana chwila. Od tego dnia każdy posiadacz prawa jazdy kategorii B będzie mógł prowadzić nie tylko samochód osobowy, ale także motocykl, jednak tylko ten o określonej pojemności, bez zdawania dodatkowego egzaminu. Osoba posiadająca prawo jazdy kategorii B co najmniej od 3 lat będzie mogła kierować motocyklem, ale tylko o pojemności nie przekraczającej 125 cm. sześciennych. Bo do tej pory na prawo jazdy kategorii B można było jeździć tylko motorowerem bądź skuterem. Nowe przepisy, jak to zwykle bywa, nie wszystkim przypadły do gustu. Zwolennicy liczą na to, że więcej motocyklistów na drogach to mniejsze korki. Zwolennicy twierdzą, że używanie jednośladów odciąży wzmożony ruch na drodze, a tym samym spowoduje, że będzie mniejsza ilość korków. Zaś przeciwnicy obawiają się większej liczby wypadków. Przeciwnicy uważają, że osoby, które do tej pory nie miały do czynienia z jednośladem i nagle zaczną poruszać się po drodze bez stosownego przeszkolenia, będą stwarzały zagrożenie w ruchu. Takie znowelizowane przepisy ustawy o kierujących pojazdami obowiązują już m.in. w Niemczech, Czechach i Francji, teraz także w Polsce. W starostwie powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim wielkiego zainteresowania tymi zmianami jednak nie ma. W naszym powiecie zainteresowanie znowelizowanym przepisem, szczególnie tym, jest bardzo nikłe. Może 2-3 osoby dopiero dopytało, jakie są zasady ubiegania się o to prawo jazdy. Jak się jednak okazuje, samo prawo jazdy kategorii B, które posiadamy co najmniej od 3 lat, nie wystarczy, abyśmy mogli legalnie poruszać się motocyklem. Konieczne jest także posiadanie badań lekarskich na kategorię A, a te różnią się od tych, które robimy przy zdawaniu egzaminu na prawo jazdy na samochód osobowy. Kategoria A jest to jednoślad i na przykład na kategorię A nie mogą osoby jeździć, które są jednooczne. Absolutnie. Taka osoba nie może mieć w ogóle kategorii A. Jeśli takie badanie w aktach mamy, możemy spokojnie wsiadać na motocykl. Jeśli nie, konieczne jest jego wykonanie. Jeśli ktoś już ma w aktach, że lekarz wcześniej do kategorii B wydał orzeczenie, na którym jest wydana zarówno kategoria B, A, C, inne, uwzględniamy badanie, które już jest. Natomiast jeśli takiego nie ma, bo lekarz zaznaczył, że wyłącznie B może kierować, to teraz musi dostarczyć osoba na kategorię A badanie. A następnie możemy, choć nie musimy, w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego ubiegać się o stosowny wpis A1 do prawa jazdy. Wymaga to jednak wymiany dokumentu i poniesienia związanych z tym kosztów w wysokości 100 zł i 50 groszy. We wrześniu ruszą prace związane z przeglądem technologicznym pływalni Rawszczyzna. Zamknięcie basenu będzie okazją do wykonania niezbędnych prac remontowych i uporządkowania niezałatwionych dotąd spraw. Jeszcze tylko przez kilka dni cieszyć się będzie można atrakcjami ostrowieckiej pływalni. W związku z prowadzonymi corocznie przeglądami pływalnia zostanie zamknięta. To robimy końcówka sierpnia, początek września, w zależności jak jest ostatnia niedziela w kalendarzu. W tym roku ostatnia niedziela jest ostatniego dnia sierpnia, dlatego basen będzie nieczynny od 1 do 14 września. Zakres prac związanych z przeglądem wygląda co roku podobnie. Chodzi przede wszystkim o zapewnienie mieszkańcom jak najlepszych warunków do korzystania z pływalni. Chodzi o sam basen, no to będą to standardowe procedury, czyli wypuszczenie wody, umycie wszelkich koryt, przelewów. No zresztą niektóre z tych rzeczy, mam na myśli, na podbaseniu są robione raz na miesiąc, raz na kwartał, w zależności od wymogów technologicznych. Przerwa w funkcjonowaniu to okazja do wykonania prac dodatkowych. Tych Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ma długą listę. Tak jak co roku będziemy pewne rzeczy odświeżać, malować. W tym roku będzie to górny korytarz, szatnie odświeżymy. To są te rzeczy, tak jak powiedziałem, standardowe, które co roku wykonujemy i są one realizowane. Natomiast rzeczy niestandardowych, w tym roku udało nam się ponownie pozyskać środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na tak zwane, nazwijmy to, grubsze remonty. Są to środki przyznawane tylko i wyłącznie gminom, które wspomagają sport. W ramach tych środków na pływalni wymieniona zostanie tablica wyświetlająca wyniki zawodników. Starej nie opłaca się już remontować, nowa ma być większa i odpowiadać naszym czasom. Będzie to już tablica LED, będzie dwukrotnie wyższa od obecnej.
Wyremontowane zostaną też zjeżdżalnie. Ostatnia kontrola wykazała pewne ubytki. MOSiR remont wykona we własnym zakresie. Wykonawca potrzebny był natomiast do remontu odnowy biologicznej. Ten zakrojony został na szeroką skalę. Umowa została już podpisana, firma weszła na pracę i te prace będzie realizowała do końca października. Będą to wstrzykiwania, kładzenie nowej izolacji, także bardzo poważne prace rozpoczynające się skuwaniem do wysokości 1 metra wszystkich tynków. Także prace poważne i rzeczywiście pracochłonne. W minionym roku pływalnia przechodziła poważny remont polegający na zabezpieczeniu konstrukcji metalowej. W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji przekonują, że prace powinny zabezpieczyć pływalnię na kilka lat. Dzisiejszy jest wszystko w porządku, mamy 5-letnią gwarancję. We wrześniu czeka nas przegląd wykonany przez tą firmę, no bo gwarancja wiąże się z tym, że co roku musimy wykonać przegląd całej konstrukcji stalowej, czy wszystko jest w porządku. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji uporał się też z problemem niepotrzebnej zjeżdżalni. Została ona sprzedana zewnętrznej firmie. W trakcie prowadzenia przeglądu ma zostać usunięta. Sprzedając urządzenie, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji nie naraził się na koszta związane z jego usunięciem. Zbliża się weekend, a wraz z nim wiele imprez. W piątek i w sobotę w Ostrowcu odbędą się Dni Miasta. Na przybyłych do amfiteatru czeka wiele atrakcji muzycznych. Wystąpi m.in. zespół Unique Plan i Janusz Radek. W niedzielę w tym samym miejscu odbędzie się koncert Barwy Reggae. W sobotę zapraszamy również Państwa na finał akcji Ja Ostrowczanin, organizowanej przez Stowarzyszenie Krzywa Kultury. Impreza odbędzie się na schodach przy Kolegiacie Świętego Michała Archanioła. To w Ostrowcu, a w Opatowie 31 sierpnia odbędzie się Święto Krówki Opatowskiej. Dziękuję za uwagę. W dzisiejszych Telefaktach to już wszystko. Do zobaczenia jutro.